Siemanko, witajcie na moim kanale. Chciałem wam pokazać, co w ostatnich dniach robiłem, ponieważ kilka dni się nie odzywałem, a trochę zmian jakby nie było się stało. Przede wszystkim chyba to, co każdego interesuje, czyli pomału tutaj skakuje przydomowa oczyszczalnia. Możecie zobaczyć na filmie, jak to wyglądało. Dwudziesta pierwsza godzina jest, wiecie o tym? Dowiedziałem się 2 godziny temu, że koparka do mnie jedzie i że ma dzisiaj czas, jutro, tylko o tej porze, inaczej dopiero za 3 tygodnie. Ale już pakuję się na dół, podpinam i rzucamy tą żółtą beczkę, co tam stoi. I w sumie tyle dzisiaj. Najważniejsze to jest to, żeby tutaj było ze spadkiem, zasypać, podpiąć się z drugiej strony do kolejnego budynku, który został zgłoszony i tyle. Tylko mamy mały problem. Już wam pokazuję, żeby nie wpaść do dołu. Mianowicie tu jest glina. Nie wiem, w ogóle chyba glina, nie wiem, co to, takie jakieś czerwono-białe, nie wiadomo co. Ale niestety ta koparka nie dała rady i jest mały problem, bo duża koparka nie ma teraz czasu, a ta prawdopodobnie dzisiaj o 23 stąd wyjedzie, więc jeżeli byłaby duża, która by wykopała ten dół, bo zaraz tu podepnę te rury i zrobimy spadek i będę wiedział, jak głęboko tutaj trzeba podkopać, no to wtedy byśmy zrobili drenaż i dzisiaj by był temat zamięty przy domowej oczyszczalni, ale niestety nie ma bardzo koparki, zaraz będę jechał na miasto i spróbował wykombinować coś i coś będziemy modzić. Tu jeszcze trzeba wykopać około 1,5 metra w dół, więc no nie jest mało. Nie jest mało, ale to zobaczymy, jak te rury się ustawi, to będziemy wtedy widzieć, ile od nich trzeba odejść. Kolejna sprawa, jaką udało mi się załatwić, bo oczywiście mówię, nie nagrywałem kilka dni, bo miałem trochę inne plany i inne zmartwienia, o których zaraz wam powiem. To jest to, że ta strona i z tamtej strony przód został wzięty klejem jeszcze raz i są wrzucone parapety. Czyli można powiedzieć, że już jest temat z elewacji póki co na ten rok zamknięty. Została jeszcze przednia ściana, ale to muszę na spokojnie zrobić kiedyś, na razie nie mam czasu. No i podbitka, bo ptaki tam gdzieś widziałem, próbował jeden czy drugi wejść. I teraz to, na co wszyscy czekają, czyli prezent od żony, jaki dostałem. To jest prezent od mojej małżonki, który mi sprezentowała wczoraj o godzinie 18. 2019 rok, 1.3 turbo. Sedanie niestety nie w kombi. Benzyna, nie diesel, ale jeżdżę dieslami, ale powiem wam, że pojeździłem parę godzin i mam ochotę na benzynę. A teraz pewnie chcecie wiedzieć, co się stało z poprzednim autem, czyli naszym Passatem, którym jeździliśmy. No to zobaczcie sobie filmik. No i co? Co masz do powiedzenia? Że nic. Że to nie ja. Że to nie ty. To nie ja. No, ja się boję pokazywać. A nie jest tak źle. Dom, dom, dom. Dam, dam, dam. To ten to wygląda ładnie, a ten drugi to jest pół samochodu rozwalone. To ten kikom. No. Dać kobiecie samochód. No masakra. Czyli co? Chodzisz piechotą teraz? No nie, mam nadzieję, że nie. Piechotka, żona. Zepsułaś samochód? Jeździ. No jeździ. Lampę wyciągniemy, wstawimy świczkę. No ale ciekawe, czy nie, no chyba działają światła. Mama, to. Światła działają chyba. Zepsuł się samochód. No ale trzeba będzie trochę się pobawić z tym. Jak sami widzieliście, uszkodzenia może nie są duże, bo tam jest wybita lampa. Zderzak, błotnik, ale jest coś z zawieszeniem zrobione, ponieważ kierownica się skrzywiła, w sensie gdzieś jest zbieżność uszkodzona, więc jakiś drążek, dlatego ze względu na to, że mamy autokasko, które dosyć dużo nas kosztuje, bo niecałe 5000 zł zapłaciliśmy za autokasko, stwierdziliśmy, że nie będziemy się bawić w żadne oświadczenia, w żadne naprawy na własny koszt, i powiedzieliśmy, że nie będziemy się bawić, ponieważ ten samochód ma, nie wiem, 4 lata. Więc stwierdziliśmy, że idzie na serwis. Dlatego dostaliśmy auto zastępcze z firmy ubezpieczeniowej.
a na samochód prawdopodobnie dzisiaj na lawecie wyjedzie do serwisu gdzieś tam 150 km stąd, bo nie da się nim jeździć niestety bez klosza, mimo tego, że tam widzicie, że obramówka niby spadła, ale pójdzie woda w układ, coś się stanie, poza tym policja powiedziała, że jak nas złapie, to dowód zabierze, a dowód jest, bo jest. Czyli po prostu zdarzenie miało miejsce gdzieś tam na parkingu, dlatego dowód jest. Dlatego nie ma co kusić losu, trzeba go oddać na serwis. Serwis wymieni dwie lampy, bo tak się przeważnie wymienia, dwa klosze. Błotnik, zderzak, wszystko ma być wymienione, sprawdzone zawieszenie, no i na lawecie ma wrócić. A ten samochód, no co, no to fajna sprawa, fajna zabawka. No jak ktoś jest młody i lubi takie samochody, no to fajna zabawka, 2019 rok. Kosztuje około 150 tysięcy złotych, ale mówię, no ja patrzę na to, że musi być dla mnie praktyczny ten samochód, a nie taki, żebym ja sobie nim się wściekał, tak? Bo tu jest chyba 1,360 koni czy coś takiego. Ten samochód ma 3 miesiące, a już ma przejechane 21 tysięcy. Więc mogę powiedzieć śmiało, że to jest prezent od żony, ponieważ całe życie obiecywałem sobie, że kupię sobie pierwszą w życiu benzynę, ale zawsze kupowałem diesla. Zawsze było 1,9, 2 litry diesel. Bo każdy był nauczony u mnie w rodzinie, diesel, dieselek, pali malutko, fajny dieselek, no i to samo, Passat jest 2 litry, 170 koni, 4x4, to niestety jest 1,3, ale nie jest 4x4, no ale nie będę wybrzydzał, bo w końcu firma ubezpieczeniowa zachowała się naprawdę wzorowo, zobaczymy jak to się dalej skończy, ponieważ wczoraj o godzinie 18 przyjechali i postawili mi go na podwórku. Więc naprawdę szacunek za coś takiego, bo nie spodziewałem się, że tak szybko to się zadziała. Przeważnie człowiek tam gdzieś słyszy na internecie, że a zepsuł się samochód, wysłali do jakiegoś tam Janusza, Janusz to robił, klej już paklował, nie było samochodu, 5 miesięcy, a tutaj dostałem samochód zastępczy na okres naprawy, więc im też zależy chyba na czasie, żeby naprawić ten samochód, ponieważ dzienny wydatek tego samochodu to jest chyba 135 zł wynajem, więc czym dłużej będą się pieprzyć z moim samochodem, tym więcej pieniędzy stracą, dlatego na razie jeździmy. Ale ze względu na to, że to nie jest kombi, musimy po prostu trochę ograniczyć roboty, dlatego będzie trochę mniej odcinków. Bo chciałem jeszcze tam trochę rzeczy poprzewozić, ale niestety tutaj nie ma gdzie. A nie będę wynajmował busa, bo po prostu niektóre rzeczy nie opłacają się, więc wolę poczekać, skupić się na czymś innym, niż po prostu na hura robić coś i wydawać 10 razy tyle, niż to jest warte. Dlatego zobaczymy, jak będą odcinki w przyszłości. Zobaczymy, czy będą nagrywane codziennie. Póki co będzie mała przerwa w odcinkach, ale nie przejmujcie się, na pewno to co robimy i co jest ważne, to wam pokażemy, tak jak tutaj to przydomowo oczyszczalnie, co widzicie, że zaczęła już być robiona, tak samo jak inne rzeczy, jeżeli byśmy tam zmieniali sposób użytkowania czy coś, bo dzisiaj byłem u kierownika budowy i geodety odnośnie inwentaryzacji tego małego domu, więc wszystko to co jest ważne, to na pewno zobaczycie, więc się nie przejmujcie, dlatego subskrybujcie, oglądajcie, bądźcie na bieżąco, a ja idę do domu i przebieram się i biorę się tam za wrzucanie tych rur, bo może koparka będzie za 2 godziny, może będzie za 3, żeby nie było, że przyjadą i będą na mnie czekać, dlatego uszczelki do wyjęcia, do ciepłej wody, nie wiem, do suszarki trzeba je podgrzać, bo rury stoją na dworze i raczej jedna w drugą nie wejdą, więc trzeba uszczelki zdemontować, zagrzać i dopiero Ludwik i wkładamy. Dlatego jak coś to nagram wam to i zobaczycie następnym razem. Ale nie obiecuję i nie wiem kiedy, bo sami widzicie, że teraz trochę jest zamieszanie, albo to samochód, bo zmiana sposobu użytkowania w jednym budynku, bo też wprowadzam zmiany w innym budynku oraz robię inne rzeczy, o których na razie nie chcę mówić, ale powiem wam w przyszłości, na pewno się dowiecie. Ale to mówię, na razie skończmy jeden temat, czyli temat tego mojego domu, bo masa z was pisze do mnie, a teraz do mojej żony, czy można przyjechać na weekend, czy można wynająć dom, czy można przyjechać na dzień, czy dwa, czy na tydzień. Dlatego stwierdziliśmy, że zrobimy tą przydomową czyszczalnię i będziecie mogli tutaj przyjechać na weekend, czy na tydzień. Ale to mówię, oglądajcie, subskrybujcie, bo jeżeli już będzie gotowe, to zrobimy jakiś konkurs i na pewno ktoś dostanie tutaj fajny bonus, a reszta jak będzie chciała przyjechać, no to oczywiście dom będzie dla was dostępny cały czas. Na razie, cześć. Aha, zapomniałem o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Oczywiście moja żona nie spowodowała tej kolizji, tego wypadku. Spowodował to inny uczestnik ruchu, dlatego, żeby nie było, moja żona jeździ bardzo dobrze i od tylu lat nigdy nie miała żadnej kolizji, a to jest pierwsza. Każdemu się zdarzyć może. Nieważne, czy samochód kosztował 10 tysięcy czy 100, ale każdemu zawsze może się zdarzyć. Lecę do domu. Na razie, cześć.